Witam Ciebie, mój drogi widzu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o roli pieniądza w zdobywaniu kobiet. Dawno nie nagrywałem, dopiero teraz wylądowałem ze spokojem, po szkoleniach, już w Warszawie, przeprowadzony. Dużo się w moim życiu działo, dlatego miałem trochę przerwę. Ale teraz wita Ciebie nowa sceneria, nowe oblicze Rafała znów warszawskiego, więc lecimy z tematem. Dlaczego w ogóle taki temat? Uważam, że jest pewną plagą społeczną, obserwując facetów, to co jest w ich głowie na temat kobiet. Oczywiście wiemy, że dlatego właśnie ich nie mają, dlatego właśnie nie mają dziewczyny, mają problem, żeby mieć randkę, żeby mieć fajne chwile, dlatego że mają gówno w głowie. No taka jest prawda, trzeba to sobie powiedzieć. I jednym z takich wielkich gówien, które w podstawowych moich materiałach obalam, ale da się zawsze o tym powiedzieć coś więcej, jest to, że pieniądze wszystko załatwiają. Że jak będziesz miał kasę, to tak naprawdę nie musisz się martwić już o kobiety. Zawsze kiedy widzę faceta, który ma mnóstwo kasy, a który jest samotny, a nie chce być samotny, mało to jeszcze robi coś w tym kierunku, żeby nie być samotnym. Gdzieś chodzi po klubach, próbuje kogoś poznać, gdzieś bywa w różnych miejscach, próbuje zagadać, ale coś mu nie wychodzi i on nie ma jakby możliwości prowadzenia takiego życia towarzyskiego, jakie by chciał. Ja zawsze wtedy sobie myślę, i co teraz powiecie wy wszystkie trolle internetowe, które komentują pod różnymi gdzieś tam materiałami, że kasa załatwia wszystko. Jak to koleś wytłumaczysz? Wezmę cię za fraki, postawię przed tą sytuacją i powiem: tłumacz się. Tłumacz się, powiedz mi, dlaczego tak jest, skoro mówiłeś, że kasa wszystko załatwia. Gość nawet jest dobrze ubrany, gustownie ubrany, widać, że ma pieniądze, a mimo to ma problem. Widzisz, dlatego ja to zdementuję w bardzo prosty sposób. To, co działa na kobiety, to jest odpowiedni sposób zachowania, taki sposób, nazwijmy to odpowiedni w cudzysłowie, który działa na kobiety. I po prostu często jest tak, że faceci, których uważamy za takich, co zdobywają kobiety dzięki pieniądzom, przez to, że ci faceci mają te pieniądze, to kliknęło u nich poczucie zasługiwania na kobietę. Zadziałało to na nich w ten sposób, że on się czuje teraz uprawniony. Z takim mieszkaniem, z takim samochodem, z takim statusem, z tym jak go widzą teraz już znajomi, jak on sam siebie widzi, daje sobie uprawnienie do tego, żeby poznawać kobiety. I często to wynik tej pewności siebie, która na skutek tego powstaje, powoduje, że dziewczyny zaczynają zwracać na niego uwagę, on się może zachowywać w sposób taki pewny siebie, czasami władczy, swawolny, whatever, szalony, bo po prostu z pieniądzem tak jest łatwiej i to zachowanie wpływa na kobiety. Przy okazji ten pieniądz gdzieś tam, oczywiście nie mówię, że nie ma znaczenia, coś tam pomaga, ale znacznie przeceniasz najprawdopodobniej jego rolę. No i gdyby tak naprawdę wziąć pod lupę te relacje, na czym one się opierają i tak dalej, często jest tak, że facet, któremu ta kasa była potrzebna do tego, żeby poczuł się trochę bardziej pewny siebie, tą kasą gra. Czyli on wychodzi z założenia, że te rzeczy, które teraz ma i te możliwości zabierania kobiet gdzieś do luksusowych kurortów, wyjazdy z nimi i tak dalej, że te możliwości były mu potrzebne do tego, żeby coś zrekompensować tak naprawdę w sobie. Takie osoby często mają poczucie jakiegoś braku i im się wydaje, że żeby ktoś ich pokochał, żeby ktoś chciał z nimi spędzać czas, z nimi podróżować, muszą czymś dodatkowym jeszcze zapłacić. Więc dlatego te relacje tego typu osób, często gdybyś zauważył, są mocno podsycone kupowaniem tych kobiet. Tak jak na przykład Andrew Tate, tak jak, nie pamiętam nazwiska tego gościa, takiego z brodą, co tam taki PR miał, co tak się pokazywał wszędzie w internecie, obstawiony kobietami, czy wielu, wielu takich właśnie na świeczniku kolesi, którzy są uważani za jakiś, którzy posiedli jakiś, nie wiem, dar do kobiet, że w ich życiu są te kobiety, no to zauważ, bawią się na jachtach. Kto postawił ten jacht? Myślisz, że dziewczyny się składały na ten jacht? Kto postawił te drogie szampany? Czy nawet ten oszust z Tindera, wszystkie te takie postacie, które są, o których bywało głośno, to są osoby, które jakby kupują, tak naprawdę uprawiają jakiś delikatny odcień prostytucji, kupują te kobiety, więc nie możemy też porównywać tego typu relacji do relacji standardowych, w których to pieniądz ma jakieś znaczenie, bo powinien mieć, tak samo jak piersi kobiety mają dla ciebie i twarz i tyłek znaczenie.
ale jest to wszystko w zdrowych granicach. Jeżeli facet jest gołodupcem, jeżeli facet nie potrafi zarobić grosza, nie ma żadnego mechanizmu sukcesu, chęci przetarcia się w życiu zawodowym, żeby cokolwiek osiągnąć, tylko leży na kanapie, do tego narzeka i potem kobieta go rzuci, weźmie tego, który jest bardziej zaradny, no to będziemy mogli powiedzieć, ale blachara, nie? No przecież poszła do tamtego, bo ma kasę, a ten nie ma. No baby to blachary. No a czy zwróciłeś uwagę na to, że to już jest jakaś skrajność? Z moich doświadczeń wynika po prostu i na pewno z twoich też, gdybyś tylko odpowiednie filtry nałożył, że pieniądze nie mają takiego znaczenia, jak ci się wydaje. Zresztą ja nawet po sobie widzę to, jak nie miałem kiedyś kompletnie grosza, potem żyło mi się znacznie lepiej, że rola tego jest bardzo ograniczona. Bardzo ograniczona, po prostu wchodzisz w dobrych ciuchach, w lepszym zegarku, podjeżdżasz spoko samochodem pod klub. Jakie to ma znaczenie, skoro nie czujesz się dzisiaj fresh, nie masz tej aury odpowiedniej, bo jakoś tam życie zagoniło cię w jakieś problemy, w jakąś konieczność myślenia zbyt dużo o obowiązkach i tak dalej, żyjesz jakimś innym trochę życiem, a tutaj widzisz dziewczyny, które jakby są takie zwiewne, uśmiechnięte, radosne, tam jest duża energia, one się bawią, a ty czujesz się taki czasami po prostu wyobcowany, nie masz siły przebicia i te pieniądze ci zupełnie nic nie dają, kompletnie. Widzisz jak koleś, który ma gorszą bluzkę od ciebie, który w ogóle nie zadbał o to, jak się ubrać dzisiaj, który prawdopodobnie się nie rozwija, wyhacza naprawdę dobrą laskę, się z nią całuje i masz doła. I tak naprawdę koniec końców wychodzi zawsze na to samo, że gość, który może mieć mniej kasy, ale ma urok osobisty, będzie miał lepsze emocje do tej kobiety. Na jego twarzy będą się po prostu, nie będzie stresu, będą się klarowały pozytywne, czy seksualne, czy takie jakieś wynikające z jakiejś ekscytacji, myśli. Będzie miał inne rysy twarzy, będzie bardziej wyluzowany, będzie miał lepszą aurę, będzie bardziej towarzyski, skory do żartów, do droczenia się z tymi dziewczynami. On będzie zgarniał tym wszystkim kolesiom z kasą. Ja się na to tak już napatrzyłem, jak goście z kasą są sztywniakami i po prostu kobiety na nich nie reagują. Ja się napatrzyłem na to, jak biedni kolesie mają dziewczyny. Zresztą byłem też po różnych stronach, różne rzeczy sam sprawdzałem. No i niestety, albo stety, właściwie to stety, jeżeli wierzysz w moc pieniądza, to się mylisz, bo to nie wygląda tak, jak myślisz. Po prostu zwróć uwagę, że jeżeli ktoś chce tak bardzo wierzyć w ten pogląd, że pieniądze, że kobiety lecą na pieniądze, to jeżeli zobaczy gościa, który jest pewny siebie, który bierze kobietę tam ostro do tańca, czy w ogóle jakoś w jakichś kontekstach z kobietami jest pewny siebie, taki atrakcyjny w tym zachowaniu dla tych kobiet i one na niego jakby reagują, nie? Jeżeli widzisz coś takiego i potem zobaczysz, że on ma kasę, że wsiadł do fajnej bryki, to od razu sobie podstawiasz, aha, czyli laski lecą na kasę, bo to jest taki typ z takiego samochodu i one tak na niego lecą, nie? Tak reagowały. Ale ty nie wiesz o tym, że jeżeli ten koleś nie miałby tej kasy, miałby normalną kasę, nie? Czyli powiedzmy zamiast zarabiać, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, zarabiałby 5 tysięcy miesięcznie, załóżmy. Ty nie wiesz tego, że tak naprawdę to ta jego pewność siebie i ten urok osobisty i to jak on te kobiety traktuje, jak on je rozbawia, potrafi je podniecić i tak dalej, że to robi jemu tą robotę, no nie? Byś musiał to sprawdzić, jeżeli nie miałeś okazji, po prostu zacznij się tak zachowywać i zobaczysz, że to zachowanie przynosi te efekty. Oczywiście to, czy jaki masz samochód, jak jesteś ubrany, też ma znaczenie, ale to jest jakby inna rola tego w tym wszystkim, no nie? Zupełnie już pomijając fakt, że przyciągasz kobiety wtedy hajsopędne, czyli takie, którym się dopiero radary otwierają, jak widzą jakieś tam błyskotki. Ale to są takie tego typu relacje, których nie chciałbym poruszać, bo ja mam znajomych, na przykład najbogatszy z moich kolegów, nawet nie ma zegarka, jeździ powiedzmy, że przeciętnym samochodem i tam są prawie miliardy, nie, no to nie jest najbogatszy, ale prawie tam miliardy są grane. I kobiety, powiedzmy, że o tym nie wiedzą, tak? On jakby na tą pewność siebie, na cechy charakteru, które go notabene doprowadziły do tego bogactwa, ta nieustępliwość, to otwarty umysł i jego poglądy, to na to one reagują na tych randkach, na jego zdecydowanie względem tych kobiet. On potrafił zadzwonić do dziewczyny. Ja znam takie różne historie, że nasz wspólny znajomy po kilku randkach nie mógł ogarnąć dziewczyny, zadzwonił nasz ten drugi właśnie, ten taki bardzo bogaty, ale skromny,
i powiedział kilka słów tej dziewczynie, po prostu, że jest konkretnie był zdecydowany się z nią spotkać. Powiedział, że nie wymyślał żadnych dziwnych historii, tylko był bardzo konkretny, bardzo do rzeczy. Dziewczyna odłożyła 9 spotkań biznesowych i poszła się spotkać z nieznajomym facetem, bo zaimponowało jej to, jaki jest wobec niej konkretny i zdecydowany. Czyli te cechy charakteru, co mu zrobiły biznes, sprawdzają mu się też w kobietach, no nie? Ja też to zauważyłem, że kiedyś, nie mając kompletnie grosza, jak zacząłem się uczyć relacji, uwodzenia, jak działać na kobiety i tak dalej, a wtedy byłem kompletnie zwariowany na punkcie testowania nowych sposobów myślenia, postrzegania, zachowania i tak dalej. Przecież to się działy cuda kompletne, których nie da się wyjaśnić do dzisiaj takich sytuacji, jakby nie miewam, co ja miałem, mając 21, 22 lata, 20, gdzie testowałem po prostu z tym, co się dzieje w mojej głowie przy kobietach wtedy. I to jest niesamowite, co można zrobić z samą zmianą nastawienia, podejściem, bo tak naprawdę edukacja też jest tu potrzebna, no bo jeżeli mamy pewne poglądy, że z kobietami nie robi się tak, że one nie robią tego, tego nie wypada, ja jestem też za słaby, może nie mam tam jeszcze czegoś, może one szukają czegoś, czego ja nie mam, to już wchodzimy w tematy tak naprawdę ograniczenia siebie poglądami. Jeżeli to wywalisz, otworzysz, jakby nie robisz sam sobie problemów, tylko rozwiązujesz te realne problemy, których jest na ogół znacznie mniej niż sami tworzymy, no to wtedy naprawdę kosisz. Kosisz, masz randki, masz fajne życie towarzyskie, nie potrzebujesz do tego pieniędzy, tak? Pieniądze są ułatwieniem, ale na ogół po prostu chodzi o zachowanie. Pieniądze są fajnym uzupełnieniem dla gościa, który jest otwarty właśnie, który nie ma oporów, który jest pewny siebie, który zna te cechy atrakcyjnego mężczyzny i je, jakby można powiedzieć, nawet wytrenował. To jest podstawa. Pieniądze są do tego fajnym uzupełnieniem. No i też jakby, jeżeli chodzi o jakby wybór docelowy, każda kobieta, znaczy partnera przez kobietę, każda kobieta ma gdzieś tam ten taki termostat swoich oczekiwań co do przyszłości w innym miejscu ustawiony. Więc jakby są piękne kobiety, które nie mają wielkich wymagań, ale przede wszystkim chciałyby być zafascynowane fajnym facetem, to tam nie musisz robić nie wiadomo jakiej kariery, żeby mieć tą fajną kobietę. Ale będą też takie, które po prostu... No, blachary nazwijmy to, tak, czy tam brzydko mówiąc, ale no takie, które są nastawione na jakiś komfort życia wysoki i one nie chcą poniżej tego schodzić i to jest dla nich tak ważne, że będą wolały spotykać się z facetami, którzy je nie satysfakcjonują do końca, ale ci faceci będą zabierali je na te powiedzmy 3-4 miesięczne wakacje w roku i będą, te kobiety przy nich nie będą musiały się o nic martwić, więc jakby nie mówimy o takich kobietach, no nie? Ale każda taka, no, kobieta mająca w granicach te oczekiwania powinna zaspokoić się facetem, który po prostu jest zajebistym gościem do kobiet, a coś tam zarabia, żeby nie być totalnym, powiedzmy, leserem narzekającym tylko na kanapie. A tak z ciekawości, jeżeli chciałbyś ten temat bardziej zgłębić, to możesz sobie przeczytać moją autobiografię, jeżeli jeszcze jej nie czytałeś, bo tam opisałem całe swoje życie do teraz od totalnej biedy, od pierwszych nieudanych relacji z kobietami i zobaczysz, jak ja to wszystko kompletnie szczerze opisuję, jak ta droga wyglądała moich doświadczeń do świadomości, którą mam teraz. To jest książka, którą naprawdę powinieneś przeczytać, jeśli interesujesz się relacjami damsko-męskimi, a w linku pod filmem masz promocję na tę książkę teraz. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.